Puls Biznesu. Do słuchania. Jesteśmy nad Wisłą. Proszę Państwa, w dole płynie największa polska rzeka, a obok mnie Przemysław Dziubłowski. Przemku, od wielu lat prowadzisz różnego rodzaju inicjatywy nad Wisłą. Niewątpliwie wszyscy zauważyli, że Warszawa do Wisły się zwróciła. Tysiące ludzi wieczorami bawi się nad rzeką. Czy próbowałeś kiedyś w jakiś sposób może porównać czy podsumować, jak bardzo zwiększyła się frekwencja nad Wisłą właśnie? No w porównaniu z takimi czasami moimi studenckimi, czyli 20 lat temu, kiedy było miejsce, nad które w ogóle w zasadzie nie przychodziło się, było owiane jakąś taką złą sławą, miejsca niebezpiecznego, miejsca, gdzie w najlepszym wypadku mogą się zgwałcić, a w najgorszym zabić i utopić. To też był fenomen gdzieś tam, że w środku miasta, rzeka płynąca w środku miasta jest totalnie niezagospodarowana. 10 lat później mniej więcej, to był 2008 rok, kiedy zdecydowaliśmy się coś zrobić nad Wisłą. Wtedy startowaliśmy z naszą fundacją, Fundacją do Dzieła. Zrobiliśmy pierwszą edycję festiwalu Street Art Doping i zrobiliśmy koncert na barce. W przeciągu 10 lat to można powiedzieć, że wydaje mi się, że jak można było mówić o kilkuset, czy liczyć w tysiącu liczbę osób jakby przychodzących tutaj nad Wisłę w tygodniu, tak? No to teraz to są dziesiątki tysięcy, to trudno policzyć to. No można powiedzieć, że to jest najpopularniejszy trakt warszawski weekendami, wieczorami weekendowymi. Jest i będzie się to, wydaje mi się, że jeszcze zmieniało, ale też zmieni się trochę taka geografia Wisły, tak? Że to miejsce, które było do niedawna najpopularniejsze, czyli tutaj bulwar Flotylli Wiślanej, troszeczkę straci na rzecz tego nowego odcinka bulwarów. Zresztą miastu stołecznemu, jak widać, zależy na tym, żeby te bulwary żyły. Była pierwsza impreza z takim hasłem Chodź nad Wisłę. No i też zmienia się jakby trochę publiczność, bo najpierw przychodzili ci najmłodsi ludzie, czy młodsi, teraz ta specyfika ludzi, którzy się tu pojawiają, to już są w zasadzie, jest jakaś reprezentacja wszystkich mieszkańców i może to cieszyć, że też starsi ludzie przychodzą, że się przekonują, że ta rzeka też jest dla nich, tak? Że to nie jest dla jakiejś grupy tylko bywalców klubu kawiarni, tylko po prostu to jest fajna atmosfera, unikatowa w skali europejskiej, bo rzeczywiście widzimy tutaj dziki, praski brzeg po drugiej stronie. Oprócz działalności klubowej jesteście również armatorami, mogę powiedzieć, macie jednostki pływające, które możemy zauważyć w wodach wiślanych. Czy znacząco zwiększyła się i co, jeżeli tak, to na to wpłynęło liczba jednostek pływających na Wiśle tutaj w Warszawie? No cały czas to nie jest jakby duży segment, cały czas tu jakby w porcie wszyscy się znają, to też o czymś świadczy i to dobrze, tych obiektów nie ma dużo, ale rzeczywiście jest tak, że w danej dziedzinie jesteśmy, można powiedzieć, pionierami, bo właśnie przyszedł tutaj mój wspólnik z Przylądka Miami War, Zbyszko Cieszyński, który jakby pierwszy pływał tutaj motorówką i woził ludzi, no może on najlepiej o tym opowie, pod marką Miami Wars. My z kolei powołaliśmy taki pierwszy obiekt użyteczności publicznej, który nazwaliśmy Infobarka, gdzie jeśli są jakieś organizacje zainteresowane, na przykład organizacją wydarzeń związanych bezpośrednio z Wisłą, to udostępniamy tą przestrzeń, na przykład swoje warsztaty prowadził tutaj Rok Rzeki Wisły, teraz zapraszam na wystawę poświęconą projektowi Run Wisła, także jakby to, że jesteśmy tutaj, to jesteśmy nie tylko właśnie z powodów jakby biznesowych, czy tylko pomysłu na życie, tylko z tego powodu, że kochamy wodę, a Wisłę w szczególności, tak? I jest dużo właśnie osób, które gdzieś tam zaczęły od gdzieś tam fascynacji, hobby, a stwierdziły, że to może być też jakiś tam sposób na życie. Zbyszku, jak się pływa po Wiśle? W Wiśle się pływa wyjątkowo, jest to trudny akwen.
Nie dla każdej łódki, nie dla każdego skipera, no ale też w tym jest urok tej rzeki. No i też jest tak, to co prawda powoli się zmienia, ale często jest tak, że ludzie no właśnie jeżdżą po całym świecie, a nie pływali po Wiśle w Warszawie. No jest to wyjątkowa rzeka, no bo wiadomo, z jednej strony dzika, a z drugiej w centrum stolicy dużego europejskiego kraju. Sam zresztą kilka lat temu miałem przyjemność z tobą pływać i pamiętam, jak niesamowite wrażenie zrobił na mnie ten odcinek na wysokości Siekierek, mniej więcej zupełnie dziki z obu stron Wisły, no i rewelacyjna panorama na Warszawę. To jest takie miejsce, do którego wracamy i no jeszcze nie było chyba osoby, na której to nie zrobiło ogromnego wrażenia. Powiedzmy trochę o pragnieniach, o tym, co twoim zdaniem musi być jak najszybciej zrobione, aby i rejsy się udawały, aby ludzie się cieszyli tą rzeką, aby również biznes się udał. No to jest taki temat, który, no to jest uregulowanie rzeki, ale tu są głosy, czy regulować, czy nie, to jest bardzo kosztowne, to nie jest takie proste. Bo w tej chwili mamy co? Mamy port Czerniakowski, mamy bulwary nowe, no i teraz bulwary imienia... generała Pattona. Tak. Ale tam też nie do końca jeszcze, nie wiadomo, czy tam można dobijać, teraz przy tej niższej wodzie. Więc jeżeli nie regulować całą rzekę, to chociażby było gdzie tą łódką zaparkować. No jeszcze port praski jest. Ale port praski, no to tam się już przy tej wodzie nie za bardzo wpływa, no jest pół metra wody. Jest fajny szlak na Zalew Zegrzyński, no ale właśnie już tam za spójnią jest taki przełom i jest bardzo płytko. Więc nie trzeba regulować całej rzeki, ale można by gdzieś tam odrożnić takie te newralgiczne miejsca, żeby bezpiecznie można było płynąć chociażby na Zalew Zegrzyński, gdzie jest fajne śluzowanie no i taką wycieczkę na weekend sobie zrobić. A w tym momencie no, już płynięcie za Most Gdański jest niebezpieczne. No. Czy widzisz duże zainteresowanie taką formą rekreacji, pływania na Wiśle? No jest tego coraz więcej, ale nie jest to masowe, no bo wiadomo, właśnie te czynniki, że akwen jest bardzo trudny, nie każda łódź tutaj nadaje do pływania. Musi być małe zanurzenie, żeby tutaj można było taką łodzią pływać. Silnik zaburtowy albo strugowodny, a już silniki takie typu Z i inne, stacjonarne, no to takie łodzie tu nie nadają na Wisłę. To może żagle? Żagle tak, i tutaj też trochę reaktywujemy. Przemek ostatnio pływał na desce windsurfingowej po Wiśle. W czasie burzy. A teraz mamy tutaj taki pomysł jeszcze, no jest tutaj znajomy, chce wstawić Omegę taką odrestaurowaną i może nią sobie popływamy właśnie, bo ostatnio dużo wieje, więc... Czyli być może również i żaglówki pojawią się liczniej na naszej rzece. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki.